Drodzy widzowie, w dzisiejszym programie Telewizja Śniadaniowa Telewizji Lubelski Full gościmy pana Jerzego Burkata z Krakowa. Panie Jurku, jak pan przebiega pobyt w naszej pięknej Lubelszczyźnie? Mogę wziąć tego cyckawego, jak wtedy wygodnie się mówi. Więc w tej Lubelszczyźnie, no... Czyli tam kupiłem sobie samochód. Wspaniały Subaru, o, takie Subaru. Super sprawa. Na drugi czy na trzeci dzień, go oddałem do mechanika, bo zakup było 230. Także taka spytna godzina, dosyć rock'n'rollowo. Kupiłem to auto i co się okazało, że 8 koła muszę dać do niego, żeby to auto było fatrze w takim stanie. Jak ma być? No, poszukiwania domów tutaj u was w tym, co w Kurzu żyje, w Roztoczu. Piękne miejsce, naprawdę, to jest coś wspaniałego. Nigdy by się korzyści, żeby chciała sobie już pomieszkać. I było dość, bo to wspaniała sprawa jest, ale jeszcze nie chcę odchodzić. Chyba i pańczym jakieś rozciągałem się na twarzy, długie straszne, w ogóle pewnie nie spotkałem się po drodze. Ale co, ale apel. Aha, ten koleś, który jeszcze o to, co się nazywa Czoska Robert i tam też. Ukłon do chłopaków z Resowi, słuchajcie, jak znajdziecie jakiegoś takiego frajera, to dajcie mi znać, ja sobie go później zajdę. Szacun od Krakowi. I co? Przyjechaliśmy, że to auto to może być najlepsze auto we wsi, no, ale to trochę później. Może pokażemy, jak to wyglądało. No to jak wyglądało? Znaczy nie, no. Ono wygląda na obrazku i w środku i z zewnątrz bardzo fajnie, nie? Z tym, że pod spodem już nie za bardzo. Więc mówię, 8 koła to jest mało progi wewnętrzny, tam silnikowe sprawy. W chuj roboty. Przepraszam, do mikrofonu miałem mówić. Slancze. Więc pani Karolino, bo się pogubiłem. Ja przyjął pytań, aha, odnośnie domów, tych tak, no, nie, no fajna sprawa. Zwiedziłem trochę tych różnych tam zakrólewich, jakichś tam zakrowich, chciałem powiedzieć. Podkrólewich. Czyli coś wpadło panu w oko? Wie pani, co mi wpadło w oko, nie w oko, ale bardziej w ucho, bo w Czarnymstoku koło źródełka jakiś tam człowiek taki mieszka, który tak nie za bardzo myśli o... Może jeszcze piwa napijemy w ogóle? Oczywiście. Dobra, trzeba się pierdolić, kurwa. W Czarnymstoku, słuchajcie, jest pies wyjący, który naprawdę kot jak mu się nudzi tam miau, wydaje jakieś takie wrzaski, nie? Natomiast psy tak nie płaczą z niczego, nie? Oni są tak pierdolnięte. I co, warto by było Czarnymstok, słuchajcie, koło źródełka jest jakiś tam piesek. Mnie jest głupio, nie, czy tam jeszcze nie przyjadę, żeby tak pierdolę, a będę hipokutą, bo przecież nie mam daleko dużo bliżej niż ktoś tam. Ale jeżeli ktoś wie coś na ten temat tego pieska wyjącego, to Czarnystok koło źródełka, koło domu na sprzedaż, który ten dom jest na Oliksie. Ciekawa propozycja, tylko że to... że serce się kroi. Tak, ja tam mówiłem do człowieka, ale... który ma ten dom do sprzedania, że ten mówi, nie, bo tamten cały czas mówi o tym człowieku, że to tak dalej, jak nic o psie. Widocznie naszych braci mniej się trochę się tutaj mniej traktuje, nie? No, wiadomo, że bieda i tym podobne sprawy, ale no, kurwa, jego mać. Bóg wybacza Krakowia nigdy. Z Panem Bogiem. Do widzenia, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Aha, może w ogóle tutaj zareklamujemy jeszcze. Właśnie takie te domki tutaj są mniej więcej jak ten. Może mają mniej okien, ale mniej więcej tyle samochodów. O, tu jest bardzo fajny region. To jest coś takiego, jak tu widać, Ukrainiec z Wielkiej Brytanii podąża, etc. Super sprawa, naprawdę. Tylko, że kurczę, wciągnie wilka do lasu, ale kurwa, ja chyba powiem Bieszczady z tym, co w Kurzu żyje. No na razie.